Pan policzył już, a może wie, czy na Polskim Ładzie zyska, czy straci, panie marszałku? Panie redaktorze, a pan policzył, ilu ministrów, wiceministrów finansów mieliśmy, a ilu będziemy mieli? Dużo, ale nie odpowiadamy pytaniem na pytanie, panie marszałku, więc ponawiam. Mieliśmy sześciu, przyjdzie jeszcze siódmy, czyli kolejny stołeczek dostawiony dla osoby, która jeszcze bardziej zamydli obywatelom cały ten Polski Ład. Jak to wygląda w praktyce? No w praktyce od wczoraj mamy dwa systemy podatkowe. Tak już prezes Rady Ministrów się zapętlił, chcąc wybrnąć z sytuacji bez wyjścia, bo to jest sytuacja bez wyjścia. Dzisiaj tak naprawdę zarówno księgowe, jak i samorządowcy, nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych są winni temu, że nie potrafią się rozliczyć, ale absolutnie nie jest winny rząd, państwo polskie, ani Prawo i Sprawiedliwość. Oni to wszystko oczywiście odrzucają. Dzisiaj Polski Ład, który miał być takim, można powiedzieć, kołem zamachowym dla Prawa i Sprawiedliwości, stał się kamieniem młyńskim właściwie, ciągnącym ich do dna, bo po pierwsze cały efekt Polskiego Ładu zżera inflacja. Dzisiaj już wiemy, że inflacja zżera nam jednomiesięczne pobory. Na podatki pracujemy 6 miesięcy, czyli 7 miesięcy Polacy za rządu PiS-u pracują na wszelkiego rodzaju opłaty i podatki. No to, panie redaktorze, jestem historykiem. Chłop pańszczyźniany u swojego pana oddawał dziesięcinę. Myślę, że to było mniej niż teraz Polacy oddają PiS-owi.